Nie tak wygląda codzienność każdego z nas. Jesteśmy cały czas zmęczeni, zestresowani, zabiegani, nawet nie potrafimy się wyspać. Jeżeli poświęcilibyśmy na to kilka albo kilkanaście godzin, to i tak jesteśmy zmęczeni. W pewnym momencie gdzieś coś po prostu poszło nie tak. My często nasze ciała traktujemy jakby to po prostu był wynajęty pojazd. Tak samo ziemię i nasze otoczenie traktujemy jakby to było wynajęte w ogóle nie nasze mieszkanie. Wszyscy chorujemy na to samo. Bóle kręgosłupa, głowy, stawów, problemy z trawieniem, problemy z układem hormonalnym, problemy z regeneracją. Wszystko to ma jedną przyczynę. Jeżeli mielibyście coś zapamiętać z tego filmu, to, że wszystko, co nas otacza i nasze ciało to interpretuje, jest stresem. A zdrowie jest tym, jak my sobie z tym stresem radzimy. Jest to nauka, jest to brak snu bądź jego nadmiar, jest to jedzenie, nawet to, że słońce teraz świeci na mnie, jest pewnego rodzaju stresem. I to, jak wygląda moje zdrowie, to w ogóle czym jest zdrowie, jest tym, jak nasze ciało sobie z tym stresem radzi. I jeśli chodzi o układ nerwowy, to on jest podzielony na dwie części. Część pobudzającą i część wyciszającą, hamującą. I problem jest w tym, że większość ludzi jest właśnie w tym pobudzeniu. I to jest tak naprawdę ten zły stres, czyli stres przewlekły. Bo tak naprawdę nie ma złego stresu. Jest tylko nadmierna ilość bodźców. I my nieświadomie troszeczkę przebodźcowujemy siebie. A nasze ciało jakoś sobie z tym próbuje radzić. Mamy jednak na to całkiem dobre rozwiązanie. Żeby tutaj sobie pomóc i odciąć się od nadmiaru takich niepotrzebnych, obciążających nas bodźców, możemy wykorzystać chociażby naturę. Jej kontemplację, przebywanie w takich warunkach, to po prostu pozwala naszemu organizmowi wybić się z tego systemu walki i ucieczki i po prostu przestawić się w ten tryb takiego samoleczenia. Kiedy nie mamy możliwości tego zrobić, bo na co dzień przebywamy w dużym, zatłoczonym mieście, to takim fajnym zamiennikiem albo taką namiastką tego może być chociażby medytacja. Wystarczy, że poświęcimy trochę czasu na taką wewnętrzną introspekcję, troszeczkę skupienia na sobie, swoim ciele, do tego, żeby tutaj naprawdę sporo zmienić. Kiedy przebywamy w takim otoczeniu albo medytujemy, dochodzi do wyciszenia tej pobudzającej części naszego układu autonomicznego. Dzięki temu lepiej śpimy, lepiej się regenerujemy, lepiej trawimy to, co jemy, znacznie lepiej reagujemy na otaczające nas na co dzień bodźce, więc stwarzamy sobie znacznie lepsze warunki do tego, żeby zachodziło w nas właśnie to samoleczenie. Nasze ciało jest stworzone do odbierania bodźców. Nasz układ nerwowy, nasz mózg odżywia dopaminę. My lubimy się stymulować, my lubimy informacje, ale bez przesady. Ilość bodźców, które zaciera, to jest 30 GB informacji każdego dnia. Jest to telewizja, którą oglądasz oraz ta, która leci w tle. Radio, którego słuchasz, jadąc do pracy. Internet, telefon, Facebook, Instagram, mail, praca, szef, klienci, współpracownicy, znajomi, ruch uliczny. Tego jest za dużo. Na kempie jest właśnie, to wszystko inaczej funkcjonuje, bo tutaj ludzie siłą rzeczy ze sobą rozmawiają, bo ten zasięg jest ograniczony i oni mówią, że to jest takie w sposób swój magiczne, a to nie jest właśnie żadna magia, to jest po prostu brak zasięgu i ludzie nagle zaczynają ze sobą rozmawiać, nawiązywać jakąś tam relację, spacerować, nie patrząc się w telefon, tylko obserwując, co jest wkoło i ciesząc się, że tam biegają konie, a tam są kozy, nie? I to jest spoko, że oni obserwują siebie i w tym wszystkim mają jakieś swoje głębsze przemyślenia. No jesteśmy nierozerwalnie związani z naturą, z przyrodą i tak jak u dużej ilości osób obserwuję to, że nie dbają specjalnie o swoje potrzeby, o swoje ciało, tak też nie dbają do końca o tą swoją relację z przyrodą i z naturą. Sam na sobie też tego doświadczyłem, że im więcej mam kontaktu z przyrodą, im bardziej ją obserwuję,
to mam takie mocne przeświadczenie, że jestem po prostu częścią tego. Im lepiej rozumiem, jakimi prawami to się rządzi, tym bardziej dbam o samego siebie. Na co dzień też mieszkam w dużym mieście. Mam masę obowiązków, prowadzę własną firmę, przyjmuję pacjentów, prowadzę szkolenia, są dodatkowe obowiązki, dużo się dzieje i jestem tutaj, chodzę spać o północy, wstaję bardzo wcześnie rano, nawet na wschody słońca. I z racji tego, że jest ta ilość bodźców ograniczona i ja skupiam się aktualnie na robieniu jednej rzeczy, bo albo prowadzę szkolenia, albo tworzę jakieś rzeczy, albo po szkoleniu przyjmuję pacjentów, to czuję się, jakbym był podczepiony do prądu. I to jest genialne uczucie. Jeśli myślisz o karierze fizjoterapeuty, to na pewno musisz ogarnąć też na początku swoje zdrowie. Dlatego, że po pierwsze dajesz w ten sposób przykład swoim pacjentom, a po drugie, no niestety nasze problemy zazwyczaj rezonują też na naszych pacjentów. Czyli definitywnie efekty swojej własnej terapii będziesz mieć znacznie gorsze, jeśli twoje zdrowie wymaga poprawy. Mam dla ciebie dziwną radę. Zanim pójdziesz na kolejne szkolenie, to zajmij się sobą. Przeznacz te pieniądze na swoją terapię i wtedy dopiero nauka i praca z innymi ludźmi, pomoc im, będzie miała dużo większy sens. Kilka rzeczy, które powiedzieliśmy przed samym końcem kempa, bardzo dobrze potwierdziły się w tym, co mówili uczestnicy, kiedy pytaliśmy ich o opinię. Nie było one ustawione, a po prostu tak idealnie wpasowują się w tematykę filmu. Posłuchajcie sami. Wyszło mi na Instagramie, że jestem w aktywności minutę dziennie, no tak około. I taka średnia, średnia tygodniowa to 20 minut. A kiedyś było tak z 2 godzinki. Jak mi się zagroda podoba, jest bardzo ładnie. Mega mi się podoba to, że właśnie nie ma zasięgu nigdzie po prostu prawie, że i że można się faktycznie odciąć od tego świata zewnętrznego, mieć wakacje od tych wszystkich wyborów covidów. Zagroda świetne miejsce, naprawdę. Bardzo sobie cenię spokój, bardzo sobie cenię ciszę. W ogóle permanentne niedosypianie, a i tak każdy z nas jest pełen energii. W ogóle to miejsce, ta kontakt z naturą, bliskość. No chyba to sprawia, że tak mamy cały czas chęć do działania, chęć do nauki, chęć do integracji. Cały dzień był zajęty. Od porannego rozruchu do wieczornych aktywności. Ciężko było znaleźć wolną minutę, ale z drugiej strony nie było natłoku, więc świetnie. Tak, bardzo fajnie, bardzo dobry plan dnia. Czuję tutaj taki pokój w sercu, co jest raczej... No u mnie ciężko to osiągnąć, bo raczej taki mam szybki tryb życia. Trochę się wychillowałem ogólnie. Mniej telefonu, mniej, wiesz, takich... Mniej spraw na głowie ogólnie. Fajnie. Dużo fajnych ludzi, fajnych rozmów w ogóle, też takich gdzieś tam intymnych, gdzie w sumie jesteśmy tu mega krótko, nie? I takiej otwartości. Poczułem na tym wyjeździe coś takiego, jakbym mógł nazwać to swoimi słowami, ciszę między oddechem. Zacząłem słuchać siebie bardziej, rozumieć, zastanawiać się nad tym, co jest tu i teraz, co mam, za co można podziękować. Wypoczęty, mimo że jakoś nie spałem tutaj jest dużo, to jak najbardziej tak psychicznie wypocząłem. Świetnie, jest takie spokojne miejsce, można odpłynąć całkowicie myślami, odprężyć się od codzienności. Fajnie, super. Dziś wstaliśmy rano. W sumie ten film tak naprawdę powstawał o wschodach i zachodach słońca. Wtedy świat wygląda idealnie. I dzisiaj wstaliśmy sobie o 4:00 i pomimo tego, że ten wschód nie był jakiś idealny, że wyszło piękne słoneczko i wszystko się rozświetliło się i świat wyglądał inaczej, to i tak kolory, które tam były, były niesamowite. Mgła nad jeziorem, wszystko wygląda dużo lepiej o wschodach i zachodach słońca, więc jest duża szansa, że jeżeli widzisz jakieś zdjęcie albo jakikolwiek film, który wygląda dobrze, to prawdopodobnie zostało to nagrane właśnie na wschodzie albo zachodzie słońca. I jeżeli chcesz zobaczyć inaczej miejsce, nawet w którym mieszkasz, albo w ogóle magię w jakimś konkretnym miejscu, zobaczyć jego najlepszą stronę, to zobacz to na wschodzie albo zachodzie słońca.
Także jeśli te symptomy, o których mówiliśmy, widzisz właśnie u siebie, to znaczy, że definitywnie musisz coś zrobić dla swojego zdrowia. Na początku wystarczy, że wyjdziesz z domu i pójdziesz na spacer. Tylko tyle i aż tyle. We'll be right back.